Eksperci ujawnili skutki zdrowotne wynikające ze spożywania liści laurowych. W toku badań okazało się, że mogą one pomóc schudnąć, a nawet poprawić zdrowie, przy czym istnieją co do tego pewne przeciwwskazania. Zapewne większość z Was wie, że liść laurowy jest popularną przyprawą, która jest powszechnie stosowana m.in. w kuchni polskiej. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że liścia laurowego można używać nie tylko w gotowaniu, ale ma on również wiele użytecznych właściwości, z czego wiele z nich jest znanych od czasów starożytności. Nie tylko zawierają one wiele korzystnych pierwiastków śladowych i poprawiają odporność, ale fitoncydy w oleju z liści laurowych niszczą bakterie powodujące różne choroby. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, iż liść laurowy jest nasycony witaminami, białkami, garbnikami, makro- i mikroelementami, kwasami tłuszczowymi, węglowodanami, błonnikiem pokarmowym, kwasami organicznymi i olejkami eterycznymi. Można go używać choćby do usuwania toksyn z organizmu, co jest przydatne podczas procesu odchudzania. Co prawda, 100 gramów liścia laurowego zawiera prawie 320 kalorii, ale używając go w małych ilościach, produkt ten nie wyrządzi żadnej szkody. Wysokie stężenie tanin w liściach laurowych ma korzystny wpływ na przewód pokarmowy. Rozpuszcza kamienie nerkowe oraz spowalnia krwawienie. Liść laurowy jest również szeroko stosowany w dermatologii, ponieważ eliminuje wysypki skórne, a nawet wygładza zmarszczki. Ostrożność w jego stosowaniu jest jednak konieczna dla kobiet w ciąży oraz osób z wysokimi reakcjami alergicznymi. Roślina stymuluje macicę u kobiet, co może prowadzić nawet do poronień. Ponadto salicylany w liściu laurowym rozrzedzają krew, co zwiększa obciążenie narządów wewnętrznych, dlatego osoby cierpiące na choroby układu krążenia i choroby wątroby również powinny uważać na tę przyprawę.